Tak, do Wiedźmina dodano kolejny sekret. A cały sekret jest niesamowicie skomplikowany, powiązany z wampirami i największą, niedokończoną zagadką z cyberpunka, której nie udało się rozwiązać od 2 lat. Ale może zacznijmy od początku. Przechadzając się koło zniszczonego bastionu Velen, możemy odkryć, że jest tam sporo wież z różnymi dźwigniami. Kiedy pociągniemy jedną z nich, Geralt powie nam, że warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć. I faktycznie warto. Bo kilkanaście metrów dalej natrafimy na kolejną wieżę. A kawałek dalej, tutaj dokładnie, na kolejną. Miejsca tych wież macie oznaczone na mapie na zielono. Po tym, kiedy pokrążymy trochę po mapie, natkniemy się na żywiołaka ziemi, którego prawdopodobnie przywołaliśmy właśnie używając tych dźwigni. Miejsce zaznaczone na czerwono. A tam, gdzie była wcześniej tylko góra, pojawi się jakiś próg, który, kiedy do niego podejdziemy, okaże się być portalem. Miejsce zaznaczone na pomarańczowo. Nieważne, czy wejdziemy do portalu od przodu, czy wejdziemy od tyłu, wylądujemy w tej samej wieży, na szczycie bastionu. Nie ma innej, aktualnie znanej nam drogi, jak można inaczej się dostać do tego bastionu, jeżeli właśnie przez ten portal. Nie znamy też innej drogi, jak zejść z tego bastionu. Szukając jakiejś potencjalnej innej drogi, zauważyłem również coś ciekawego na bastionie. Przypominało to skrzynkę, która leży na bardzo, bardzo cienkim murze, ale po którym można potencjalnie chodzić. Jednak po kilku próbach, w których za każdym razem ginąłem, postanowiłem przyjrzeć się bliżej tej skrzynce, która prawdopodobnie jest po prostu kawałkiem wystającego drewna. Udałem się zatem o kolejne piętro na dół, na którym nie znalazłem nic. I kolejne, i kolejne, i kolejne, aż dotarłem do miejsca, gdzie jedyny skok, jaki mogłem wykonać, był to skok w nieznaną mi ciemność. I teraz zaczyna się zabawa. Bo kiedy tam wskoczymy, przywitają nas upiory. Na dodatek nie mamy zielonego pojęcia, na jaki one są poziom, a kiedy udamy się trochę dalej, odnajdziemy kolejne pomieszczenie, a w nim jeszcze więcej upiorów. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że one są po prostu nieśmiertelne. Nieważne jakiej kombinacji znaków, szermierki czy eliksirów nie spróbujemy, po prostu nie da się ich zabić. Nie da się ich nawet zabić poprzez konsolę. Także wiemy, że są tam z jakiegoś bardzo istotnego powodu. Ale nie wiemy z jakiego. Oprócz upiorów na dole bastionu znajdziemy również 2 kryształy, które możemy aktywować ardem, a które to po aktywacji otworzą dla nas portal. Próbowałem wypchnąć te upiory właśnie w ten portal naszą nową sztuczką, którą nauczyliśmy się w dodanej misji do Wiedźmina, mianowicie Yerden i Ard, ale moje próby nic nie dały. A wskakując do portalu z powrotem zryspiło mnie przy bastionie. Zaznaczyłem to miejsce na niebiesko na mapie. Ale to nie wszystko, co tam znalazłem, bo dopiero teraz zaczynamy cały sekret. Bo w piwnicach bastionu na ścianie możemy również odnaleźć znak. Taki, który to już dobitnie daje nam znać, że z tym miejscem związana jest jakaś tajemnica. Tajemnica, która jak się okazuje ciągnie się już od 2 lat. Bo ten znak bezpośrednio powiązany jest z cyberpunkiem wydanym 2 lata temu i z tajemnicą FF06B5, która nigdy nie została rozwiązana, a która to męczy nie tylko samych graczy, ale nawet i twórców, którzy czasem podpowiedzą, że coś tam jest nie tak. O samej ciekawostce cyberpunka nie będę się rozwodził, ale opowiem w największym skrócie, jakim mogę, bo jest to dość istotne i bezpośrednio powiązane właśnie z tą ciekawostką. W świecie cyberpunka jesteśmy w stanie spotkać kilka takich właśnie oto statu. Jakiejś dziwnej, 4-osobowej postaci, przypominające figurki i właśnie rzeźby buddyjskie. A na tych posągach napisane jest FF06B5. Jest to numer koloru, który po wrzuceniu do programu, na przykład takiego jak Photoshop, da nam czysty różowy. Na tych statuach znajdziemy również oto ten dziwny znak. Przypomina wam to coś? Mam nadzieję, że tak, bo jest to dokładnie ten sam znak, który znajdziemy właśnie w Wiedźminie. Tylko w Wiedźminie właśnie znajdziemy go pod kolorem różowym. Mnichowie, którzy modlą się pod posągami, mają pierścienie, a te pierścienie ostatecznie doprowadzą nas do misji i ludzi, którzy wynaleźli AI, który jest w stanie kontrolować mózgi. I niestety to tyle, ile na razie wiemy.
Dalej gracze nie byli w stanie pójść i teraz wracamy do ciekawostki tego właśnie oto z wiedźmińskiego znaku. Sam znak, który tutaj widzimy, czyli trójkąt i kółka, jest znakiem, który Regis ma na rękawicach. Ta cała zagadka musi być powiązana z Regisem. Zresztą popatrzcie na tą monetę. Regisa z gry Gwint. A teraz wąż zjadający swój ogon to symbol śmierci, życia i odrodzenia, który zapewne jest analogią do buddyjskiej religii. I właśnie do samych buddystów. Zresztą śmierć, życie i odrodzenie pasowałoby do tych nieśmiertelnych upiorów oraz właśnie do wampirów. Ten znak to chyba jakieś oznaczenia chemiczne. Jest to prawdopodobnie znak wampirów wyższych, bo jesteśmy go w stanie dostrzec, kiedy Regis otwiera przejście twierdzy wampirów Tesza Mutna. I tutaj w małym nawiasie, że nie dokładnie ten znak, bo ten znak tutaj to jest wąż, który zjada swój ogon, a tam mamy Mantricore. Ale i tak pochodziłem tam chwilę właśnie koło tego Tesza Mutna i nic ciekawego nie znalazłem. Może jest to bezpośrednie odesłanie nas przez twórców właśnie do tej misji i podpowiedź, że właśnie tam powinniśmy szukać odpowiedzi na nasze pytania. Nie wiem, ale wiem, że na pewno się tam udam i jak coś znajdę, to dam wam znać. Ciekawostka jest jeszcze nierozwiązana, ale wszystko jest na tyle ciekawe, że sam zaangażowałem się w rozwiązywanie tych puzli. Jeżeli chcecie jakoś pomóc, podpowiedzieć albo sami rozwiązać tą zagadkę, albo ktoś rozwiąże i będziecie znali odpowiedź, zachęcam do pisania swoich teorii w komentarzach, czy jak znajdziecie coś ciekawego, możecie mi napisać na przykład na wiadomości prywatnej na Discordzie. Aktualnie teorii jest tak dużo, że żeby je tutaj wszystkie wymienić, no to trwałoby to 20 minut. Wymieniłem te najprawdopodobniejsze, no i pozostaje nam czekać i testować. A niektóre zapewne z tych teorii okażą się prawdą. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo odwiedzą was dzisiaj upiory. Do następnego.